Jeszcze sto lat temu było nie do pomyślenia, aby następca tronu ożenił się nie z księżniczką czy arystokratką, ale ze zwykłą dziewczyną. Dzisiaj wręcz dziwi odwrotna sytuacja. Druga połowa XX wieku i pierwszy dekad XXI wieku już zupełnie przetarły szlaki potencjalnym przyszłym zakochanym. Nic więc dziwnego, że od lat zaczytujemy się w królewskich, miłosnych historiach, które często zaczynają się zupełnie przypadkowo. Dzisiaj przedstawię Wam kilka historii kobiet, które z tak zwanych dziewczyn z ludu stały się królowymi. Zapraszam! Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i. Dramatach. Witam Was w kolejnym odcinku Po Królewsku, zarówno jeżeli słuchacie tego w formie podcastu, jak i oglądacie w formie filmiku na YouTube. I jak zwykle odcinek chciałam zacząć od serdecznych podziękowań za postawienie mi kawy i wsparcie projektu Po Królewsku. W tym tygodniu serdecznie dziękuję Marcinowi i Angelice za wsparcie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć Po Królewsku, to link jak zwykle znajdziecie w opisie. Zaczynamy od prawdziwej weteranki tego tematu. Podróżujemy do Norwegii i opowiem Wam dzisiaj nieco o historii królowej Sonii. Sonia urodziła się w 1937 roku jako Sonia Haraldsen w Oslo, a jej ojciec był kupcem tkanin. Szkoliła się w szkole dla krawcowych w Oslo, następnie pojechała do szkoły dla dziewcząt do Lozanny w Szwajcarii, więc można powiedzieć, że z zawodu jest po prostu Krawcową. Kiedy wróciła do Oslo, postanowiła, że pójdzie na uniwersytet, gdzie studiowała angielski, francuski, a także historię sztuki. Sonia poznała Haralda, jeszcze wtedy następcę tronu Norwegii, w czerwcu 1959 na imprezie. A dwa miesiące później Harald zaprosił ją na swój bal graduacyjny. No, i jak to mówią, reszta jest historią. Po prostu para się polubiła, zakochała w sobie i przez kolejne 9 lat ukrywała swój związek przed opinią publiczną. 9 lat to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę długo. Tym bardziej, jeżeli oni nie poznali się w wieku, nie wiem, 14 czy 15 lat, tylko już jako dorośli ludzie. I e, było to spowodowane, to ukrywanie tego w związku z tym, że wtedy, na początku lat 60., to zupełnie nie było coś powszechnego, żeby następca tronu nie żenił się, tak jak mówiłam wcześniej, z arystokratką czy z księżniczką, e, tylko po prostu z jakąś krawcową. Króla Olafa, ojca Haralda, miała ostatecznie do ślubu przekonać deklaracja syna, jako że albo ten ożeni się z Sonią, albo z żadną inną dziewczyną i tym samym zagrozi linii sukcesji do norweskiego tronu. Ślub ostatecznie odbył się w Oslo w 1968 roku. Para doczekała się dwójki dzieci, a Harald odziedziczył tron w 1991 roku. Sonia jest taką artystką z krwi i kości, nie tylko ze względu na swoje wykształcenie. Tak? Krawco, była krawcową, ale także studiowała historię sztuki, ale po prostu no, nie tylko lubi wykonywać różne takie artystyczne rzeczy, ale także promować tego typu inicjatywy i rzeczywiście promocja. i yy, yy, yy. Umożliwianie rozwoju norweskim artystom to jest duża część jej działalności jako królowej. Zainicjowała różne, na przykład, konkursy, które mają pomóc właśnie w rozwoju norweskich artystów i uwielbia także norweskim zwyczajem spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Także tutaj dzieli te pasje także z innymi członkami norweskiej rodziny królewskiej. Jeżeli pozostajemy w takich klimatach skandynawskich, no to warto wspomnieć o najnowszej królowej, czyli Mary. Mary królowa Danii. Mary jest australiką po studiach prawniczych, a także studiach marketingowych, która została królową Danii. To jest naprawdę bardzo ciekawa historia z Olimpiadą w Sydney w tle. I jeżeli nie znacie jeszcze tej historii, to zapraszam do dwóch filmów e, lub dwóch podcastów, które na ten temat poświęciłam. Jeden właśnie jest o historii Mary, a drugi o historii jej. Miłości i historii związku jej, a także obecnego króla Fryderyka X. Także już tutaj nie będę o niej opowiadała. Zapraszam do tych dwóch publikacji, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat Mery, która naprawdę jest no, niezwykłą postacią i idealnie wpisuje się w ten właśnie, powiedzmy, może nie trend, w, w tą klasyfikację królowych z ludu. Ale oczywiście, zróbcie to po wysłuchaniu tego odcinka, bo teraz opowiem Wam o królowej Maksimie z Niderlandów. Maksima przyszła na świat w 1971 roku w Buenos Aires w Argentynie. Maxima jest córką Jorge Zoregieta, który był ministrem rolnictwa w rządzie Jorge Videla, argentyńskiego dyktatora. I ta kwestia, właśnie ojca Maksimy, była bardzo dużym tematem przed ślubem Maksimy z następcą tronu Niderlandów Wilhelmem Aleksandrem, ze względu na charakter rządów dyktatorskich w Argentynie. Maksima nieco wymyka się e, takiemu typowemu pojęciu królowej z ludu, e, ponieważ jej rodzina, zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca, miała w poprzednich pokoleniach powiązania arystokratyczne, szlacheckie, ale nie aż do takiego stopnia, jakbyśmy się mogli tego spodziewać po takiej typowej arystokratycznej. Przyszłej królowej. Także postanowiłam Maksimę tutaj umieścić, ale myślę, że warto podkreślić to, że chyba z tych wszystkich postaci, o których dzisiaj mówię, Maksima pochodzi z najbardziej um, wpływowej rodziny z rodziny, która po prostu była bardzo, bardzo dobrze usytuowana. Na studia Maksima wybrała ekonomię i studiowała ją w Buenos Aires na katolickim Uniwersytecie, właśnie w Buenos Aires. I tutaj ciekawostka, ponieważ kiedy Maksima studiowała na tym uniwersytecie, to jedną z osób prowadzących szkołę był obecny papież Franciszek. Studia kontynuowała potem w Stanach Zjednoczonych, a po studiach znalazła pracę w banku HSBC w Nowym Jorku. Tam szybko wspinała się po szczeblach kariery i została wicedyrektorem do spraw rynków rozwijających się, a potem zmieniła pracę i pracowała w Deutsche Banku w Brukseli. Maksima poznała Wilhelma Aleksandra, wówczas właśnie następcę tronu Niderlandów w Sewilli w kwietniu 1999 roku. I Maksima początkowo nie uwierzyła Wilhelmowi, kiedy ten powiedział, że jest księciem. Para spotkała się dwa tygodnie później w Nowym Jorku, i podobnież Maksimie zajęło kilka miesięcy, żeby właściwie jakby przyjąć do wiadomości to, że spotyka się z księciem. Para ogłosiła zaręczyny w marcu 2001 roku, a ślub odbył się w lutym 2002 roku w Amsterdamie. Rodzice Maksimy nie byli obecni na ślubie, ojciec nie został zaproszony ze względu właśnie na te e, wspomniane wcześniej kontrowersje, a matka po prostu postanowiła, że nie przyjedzie razem z ojcem. Para doczekała się trzech e, córek, w tym następczyni tronu Niderlandów, Kataryny Amali. Maksima oprócz takich no, oczywistych obowiązków królewskich zaangażowała się szczególnie w inicjatywę integracji imigrantów w niderlandzkim społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Mocno angażuje się w różne inicjatywy równościowe, a także została specjalnym wysłannikiem ONZ w sprawie równościowego finansowania dla rozwoju. Dzięki temu może wykorzystać swoje doświadczenie, które zdobywała w bankach. Przenosimy się do gorącej Hiszpanii. Nie no żartuję, nie wiem czy ta Hiszpania była aż tak gorąca, kiedy przyszła królowa spotkała obecnego króla Hiszpanii, ale tak się mówi, więc już zostańmy przy tej gorącej Hiszpanii. I teraz przedstawię Wam królową Leticję z Hiszpanii. Leticja Ortiz urodziła się w 1972 roku w Oviedo w prowincji Asturii i pochodzi z takiej typowej rodziny z klasy średniej. Jej tata jest czy był dziennikarzem, a mama pielęgniarką. Idąc za rodzinną tradycją, Leticja wybrała na studia dziennikarstwo, które studiowała w Madrycie. Już podczas studiów zaczęła pracę w lokalnej gazecie, potem kolejno w publikacjach ogólnokrajowych. A po studiach wyjechała do Meksyku, gdzie kontynuowała swoją karierę dziennikarską, a także pisała pracę doktorską. Tej pracy doktorskiej nie skończyła, dlatego że na powrót przeprowadziła się do Madrytu, gdzie została dziennikarką, taką korespondentką zagraniczną właśnie w swojej rodzinnej Hiszpanii dla Bloomberga, a potem dla CNN. Kolejne lata pracowała w hiszpańskiej telewizji, gdzie, no właśnie, wspinając się po szczeblach dziennikarskiej kariery, e, zaczęła prowadzić nawet wówczas najpopularniejszy program informacyjny w Hiszpanii. W 1998 roku, po prawie 10 latach związku, Leticja poślubiła pisarza Alonso Guerrero Pereza, jednak już po roku, czyli w 1999 roku, para się rozstała i rozwiodła. Letizia poznała następcę tronu Hiszpanii, Filipa, na przyjęciu w 2002 roku. I e, poszło, powiedzmy, o tyle szybko, że już rok później, w 2003 roku, e, para ogłosiła swoje zaręczyny. To było w listopadzie, a w maju 2004 roku odbył się ślub. Para doczekała się dwóch córek. Leticja ze względu na swój zawód nie miała szczególnych trudności z odnalezieniem się w nowej roli księżnej. Przez 10 lat pracowała u boku następcy tronu Filipa, podróżując po całym świecie i promując hiszpańskie interesy. Konsekwencją abdykacji Juana Carlosa w 2014 roku, Filip został królem, a Leticja nosi tytuł królowej Hiszpanii. I mam dla Was jeszcze jedną krótką historię. Historię rodem ze Szwecji. Królowa Sylwia w Szwecji nie poślubiła księcia, ale poślubiła króla. Jak do tego doszło? Sylwia urodziła się w 1943 roku w Niemczech w Heidelbergu podczas II wojny światowej. Jej tata, Walter, był przedsiębiorcą i spotkał swoją przyszłą żonę Alice, kiedy pracował w Brazylii. Sylwia jest półbrazylijką, półniemką. Większość swojego życia spędziła jednak w Niemczech. Kontrowersyjna i nie do końca wyjaśniona jest przeszłość Ojca Sylwii. Ta sprawa wypływa co kilka, kilkanaście lat i um... Kiedyś łączono ojca Sylwii z partią nazistowską, ale wiele najnowszych dokumentów pokazuje to, że ojciec Sylwii nie tylko wspierał ruch oporu, ale także społeczność żydowską w czasie wojny. Sylwia kształciła się na tłumaczkę, dlatego że języki zawsze były obecne w jej życiu. No, w końcu pochodziła z dwujęzycznej rodziny. Porozumiewa się w języku niemieckim, portugalskim, francuskim, hiszpańskim. Angielskim i szwedzkim. No i właśnie ten zapał, pasja do języków pozwolił jej spotkać księcia. Spotkała Karla Gustawa. Podczas olimpiady w Monachium w 1972 roku, gdzie pracowała jako tłumaczka i hostessa, i para wpadła sobie w oko. Rok później, bo w 1973 roku, Karl Gustaw został królem i tak naprawdę no, już nie musiał pytać obecnego, ówczesnego króla o zgodę. Sam był królem, więc postanowił, że z Sylwią się ożeni. Zaręczyny zostały ogłoszone w marcu 1976 roku, a sam ślub odbył się w czerwcu. I to właśnie Sylwii abba zatytułowała utwór Dancing Queen. Para ma trójkę dzieci, w tym następczynię tronu Wiktorie, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Kronne inicjatywy Sylwii to te związane z dziećmi, młodzieżą, a także osobami z. Niepełnosprawnościami, i tutaj królowa Sylwia była założycielką czy współzałożycielką wielu właśnie inicjatyw poświęconych tym grupom społecznym. Wśród królowych z ludu mamy takie pionierki jak Sonia czy Sylwia. No, Sonia, 9 lat. Spotykała się z następcą tronu i jakoś tam próbowali przekonać króla Olafa, żeby ten ślub się odbył. Sylwia miała o tyle łatwiejszą sytuację, chyba, że poślubiała no, już króla, który nie miał nad sobą jeszcze jednej osoby, którą musiałby przekonać do tego małżeństwa. I to jest taka, powiedzmy, starsza gwardia, tak? A mamy także tę nowszą gwardię. Te śluby, właśnie z początku XXI wieku, Czyli Mary z Danii, czyli Letycja z Hiszpanii, Maxime z Niderlandów. I to są kobiety, które wprowadzają no niesamowitą energię do tych rodzin królewskich, w których są. Są to osoby zwykle bardzo lubiane, bardzo dobrze oceniane przez społeczeństwo. Widać, że świetnie odnalazły się w swoich rolach, świetnie... E, jakby no, rezonują też ze społeczeństwem dzięki e, ich e, doświadczeniu. Zauważmy, że wszystkie trzy, i Mary, i Leticja, i Maksima, miały wcześniej swoje kariery, swoje doświadczenia zawodowe, z których też mogą czerpać w roli królowej. E, wszystkie trzy bardzo dużą uwagę poświęcały także wychowaniu swoich dzieci, no i przede wszystkim wsparciu mężów. E, Ciekawostka, w sumie teraz mi to przyszło do głowy. Wszystkie trzy zostały królowymi na skutek abdykacji poprzedniego monarchy. E, także no, jest to taki ciekawy tutaj trend, e, ale te panie także są do siebie podobne, jeżeli chodzi o modę, dlatego że każda ma troszkę inny styl. No, Leticja na przykład jest dla nas e, tego, że często ubiera ubrania które można znaleźć w sieciówkach hiszpańskiego na przykład pochodzenia Maxima ma dużo bardziej taki teatralny styl nie boi się jakichś takich odważnych wzorów, kolorów czy form no i Mary, która jest po prostu uosobieniem klasycznej, pięknej elegancji także no, te panie mimo swoich różnic w ubiorze jednak są zawsze wymieniane jako Ikony w swojej kategorii. W mojej bibliotece możecie znaleźć odcinki o Mary, także odcinek o norweskiej i szwedzkiej rodzinie królewskiej. Jeżeli macie ochotę, abym skupiła się troszkę bardziej na postaci którejś z królowych z ludu, to dajcie mi znać w komentarzach i bardzo chętnie taki odcinek dla Was przygotuję. A tymczasem żegnam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!